razem testujemy spalanie Audi RS6 Avant. Mamy tutaj pod maską 4-litrowy silnik TFSI V8 o mocy 600 koni mechanicznych. Tempomat ustawiłem na 93 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 8,8. Już 8,7. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 7,4. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 143 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 140. Na obrotomierzu widzimy 2100 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 9,8. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 10 litrów. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 27,4. Po 2 kilometrach 24,7. I po 3 kilometrach 19,9.